Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Darkest Dungeon. Jesteśmy w naszym The Darkest Derp Estate i dziś wybierzemy się głównie po to, żeby podlevelować trochę lokację The Cove. Właśnie, mamy progres 0%. Tylko raz byłem na tym bossie. Znaczy, tylko raz byłem na tej lokacji, zdaje się. Tylko dopiero odblokowałem chyba możliwość pojawiania się na niej wypraw weterańskich. Jak widzicie, już wyprawy dla czempionów nam się tu powoli pojawiają. Niedługo trzeba będzie zacząć czyścić bossy. Ten team nie sądzę, żeby był w stanie wbić od razu piąty level. Także mam nadzieję, że teraz ich podleveluję na tym dekowie. Bez niego, bo on niestety się jeszcze leczy. Wsadziłem tutaj nam kolejnego healera. Okultystę. Tak, postaram się podlevelować tą lokację. Później wyleczymy ich ze stresu i postaramy się tym teamem, już takim czwartolevelowym, mocnym teamem, wybrać na jakiegoś bossa. Będzie to albo Hag, albo Swine King, tego jeszcze nie jestem pewien. W każdym razie lecimy dzisiaj do Cove'u na wyprawę średnią. Trzeba się będzie na nią troszeczkę zaopatrzyć. The Cove jest niewątpliwie najtrudniejszą lokacją, więc dobrze wszystkiego po trochu tam mieć. Aha, jedną wodę święconą mamy od Lepera zapewne. A medical herby zapewne od niego, bo mieliśmy jedno to i jedno to. Proszę. W zasadzie na 16, znaczy na 14 pochodniach powinien dać radę, a warto zaoszczędzić choćby tą odrobinę pieniędzy zawsze. W sumie jaką ty masz chorobę? Dobra, nie są to takie straszne choroby, trzeba będzie was jeszcze też poleczyć, jak kurde o tym zawsze zapominam. Cóż, lokacja będzie trudna. Będzie nam naprawdę ciężko w niej. Możliwe, że będziemy musieli uciekać. Nie chciałbym stracić tych mocniejszych bohaterów, tak? W ostatnim odcinku wczoraj szedłem na The Cove. Przepraszam, szedłem na Profeta i liczyłem się z tym, że... The smell of rotting fish is almost unbearable. Ej, liczyłem się z tym, że ktoś mi może zginąć. Dobra, ile mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście pokoi. Ma 90% z nich, to znaczy, że dwa możemy ominąć, jak na każdym mediumie. Dobra, więc pójdziemy najpierw w tę stronę. Zaczynamy od jakichś didów, bardzo fajnie. Another misfortune. Kurde, nie wiem, czy nam pochodni starczy, patrząc na to, jak duży jest ten dungeon. I mamy pierwszą walkę. Ty robisz jakieś krwawienie, poza tym nic o was nie wiemy. O, wy stunujecie i debufujecie, świetnie. I dodżujecie. Bardzo mocne bidy. Dobra, wal w nich. Osiedlam mobu. O kurde, ty ich guardujesz. Okej, okay, co ty robisz, a co ty robisz? Kurde, ty masz bardzo dużo HP, bardzo dużo protekcji. Nie mi się z tobą męczyć. Dobra, próbujemy się pozbyć najpierw jego, bo wydaje się, że będzie łatwiej. O, nawet się nie dowiedziałem. Wyglądało mi to na atak, który bardziej stresuje. I świetnie. Zbyliśmy się jednego z przeciwników. Te walki będą naprawdę trudne. Każda pojedyncza walka będzie nabijała nam masę obrażeń, masę stresu. Postacie jednak też już mają dość dużo tego HP. Mamy na szczęście dwóch healerów. Jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji. Wy macie praktycznie same debuffy. Dobra. Spróbujemy sobie obniżyć damage na wszelki wypadek. I spróbujemy cię też zaciukać jak najszybciej. Ma tak dużo protekcji, a jeszcze się zbuchował pewnie, tak? 25.
Kurde, jakie mocne blidy wrzucę. No naprawdę, trzeba się go jak najszybciej pozbyć. Tu niestety jest stun. No naprawdę, będzie tu cholernie ciężko w tej lokacji. Możliwe, że trochę zły moment sobie wybrałem. Ile jeszcze? Jedna runda, dobra. Ło! Kryt za 8, pięknie. Dobra, wytrzymacie te krwawienia, myślę, w razie czego później będę mógł się podleczyć trochę. Zero. No masz tak obniżone obrażenia, że nie bijesz, tak? Ale był kryt, tak? I wszystkich zestresowało, świetnie. Okej. Super, jednego zabiliśmy. Dobra, wal w niego na razie jeszcze. Ty spróbujesz się podleczyć. Za zero. Świetnie. Mhm. Ten naprawdę mnie coś RNG nie lubi dzisiaj. Poprzedni odcinek nagrywałem przed chwilą po prostu i leczenia tych gości były jakieś, no, żałośnie śmieszne właśnie. 0-2. Dobra, spróbuj też go wyleczyć. No i ty walisz za 17 od razu, no świetnie. Czy nie narzekam? No jasne, fajnie, fajnie, że go wyleczył do fulla. Tylko szkoda, że tyle rund zmarnowaliśmy na to leczenie bez żadnego efektu. Dobra, ty się też wylecz. Też ci się to przyda, to wszelkie rezisty i tak dalej. I właśnie. Stajesz za 4, nie było tak mocno. 2 damage'a. No, całkiem to idzie. W zasadzie oni nie mają żadnych ataków w tej chwili, więc już posłużą nam do leczenia na razie. To zdecydowanie lepiej leczy. Chopper zdodżowany. No, nie licząc stresu, wychodzimy całkiem nieźle tutaj, tak? Tylko w stresie dostajemy trochę, troszeczkę po tyłeczku, tak? Zabijesz go? Zabijesz go, świetnie. W zasadzie tak, mówi atakować tą główną macką. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? I ty sobie tu poleciutku krwawisz, to nam tak nie przeszkadza. Fajnie, pochodnie się przydadzą na pewno, bo słabo stoimy z pochodniami. Wziąłem ich tak dość mało. Jedno zamówienie, kolejna pochodnia. Bardzo ładnie, podoba mi się. Tak, krestów już nazbieraliśmy dość sporo. Cały czas będziemy się trzymać na maksymalnej pochodni. Znowu walka. Dobra, wiem, że ty robisz jakiś stress wave. Ty masz coś, co przesuwa. Jakieś buffy są do tego. O właśnie, taki buff. W zasadzie wy i tak... Jak pięknie. Ty masz... Aha, ale ty już nie masz akcji, dobra. Więc możemy się tu skupić na tym ostatnim przeciwniku. A tu spróbujemy ciebie się jak najszybciej pozbyć. Grappling grab. Garling grab. Grappling. Oj, co to mi się czasem wymyśli. Dobra, zdodżowali obaj niestety. Uuu, najgorzej. Ciebie się chciałem dość szybko pozbyć, bo ty zapewne będziesz najmocniej z nich wszystkich tłuk. Jeszcze masz do tego buffy. Dobra, ciebie się już pozbędziemy. Aha, tak czy siak ten atak zadziała na ciebie. No dobra, trudno. Zawsze to obniżamy ci trochę damage'a. Twój bleed nie jest jakiś szczególnie mocny.
W zasadzie zastanawiam się, czy to nie będzie tak, że... O. Czyli jeśli multitargetowo walimy, to on go i tak nie broni. Fajnie. To nam bardzo, bardzo pomogło, ułatwiło sprawę. Tak, w zasadzie myślę, że pojedziemy ci tak weekending kursami, że nie będziesz w ogóle zadawał nam obrażeń. Dokładnie. I w międzyczasie cię po prostu utłuczamy. Ty się w zasadzie możesz podleczyć. Dlaczego by nie? Ty po prostu go napierdzielaj po łbie. No, dokładnie. On będzie nas bił za zero. Dobra, spróbuj go wyleczyć. 14, świetnie. I wbiliśmy mu kolejnego blida, ale to już nie przeszkadza. Ile tam? 4 damage'a na rundę. No dobra, trochę nas to zaboli przez 3 rundy. Ale zawsze mamy jeszcze leczenie. Swoje własne. Gdzieś tam pod koniec walki z nim będziemy mogli się jeszcze podleczyć. Ma dużo protekcji, ma 50%. I ma minus 111%. Dobra, na razie jeszcze go zdebufujemy. Ty w zasadzie mógłbyś kogoś z nich podleczyć. Tego, bo on nie ma swojego własnego leczenia. No i bardzo fajnie. Ty się wyleczysz też. Masz duże rezisty teraz. I może cię dobijemy? Dobijemy cię, świetnie. Bardzo fajnie. Teraz czy nam bardziej zależy na Dida? Na pewno nie na krestach, wiem, że jest ich tu aż 12. Ale chyba bardziej nam zależy na... Kurde, ale ten Onyx jest za 500. Dobra, bardziej nam zależy na Didach niż na Bastach. To tego jestem pewien, bez dwóch zdań. Mamy skrzyneczkę, w której mamy kresty i basty. Czyli ponownie nic, co byśmy wzięli ze sobą. Mamy też scouting. Tu nam zejdzie kolejna łopata. To mamy ukryty pokój, bardzo fajnie. I tak będziemy tamtędy wracać. Bierzemy pochodnie, zużywamy łopatę. Kurde, mam nadzieję, że nam łopat starczy, bo naprawdę dużo ich tu zużywamy. Strasznie schodzą. Dobra, mamy maksymalną pochodnię dalej. Kolejna walka. Tego ślimaka jeszcze nie widziałem. Oczywiście spróbujemy pozbyć się na start tych z tyłu. I udało się pozbyć obu, świetnie. Aj, liczyłem, że pozbędziemy się od razu też ślimaka. A on ma jeszcze więcej protekcji. Dobra, ale on w pierwszej rundzie zawsze rzuca ten atak. No i daje mu to protekcję, jakby nie patrzeć. Brian, to jest jakiś debuff z tego, co widzę. Dobra, i tak wszystko, co walnie, pójdzie w niego, więc będziemy mu znowu obniżać damage'a. Innego wyjścia tutaj za bardzo nie mamy. Możemy ewentualnie ciąć we dwóch. I to tak czy siak będzie waliło dwóch. I taka opcja mi się podoba, bo pozbywamy się ślimaka, zanim zdążył nam w ogóle zagrozić. Wyprowadził jeden atak, który zdodżowaliśmy i jak zwykle na koniec zostajemy z tym bulwarkiem tutaj. I będziemy się z nim bić, bić, bić i bić. Na wieki wieków. Każda walka kończy nam się tym samym przeciwnikiem. Takie trochę nudne się to robi, no ale dobra. Jakoś to przetrwamy. Dostajesz 4 damage'a. No, jeszcze zdążymy cię wyleczyć. Będziesz miał minus 200% damage'a ponad. Bardzo fajnie. I się w zasadzie sam podleć, bo czemu nie?
Zawsze to się trochę zbufujesz też. Ile? No, myślę, że zaraz ta walka się skończy. No, już nawet nie widzę zbytnio sensu używać bandaża na ten moment. I świetnie, zrobiliśmy go za jeden, bardzo ładnie. Co to jest? Grave Robber. Nie mam Grave Robbera żadnego, więc mnie to nie urządza w ogóle, ani trochę zupełnie. I z tego Jade'a też na razie zrezygnujemy. Co to jest? Fish Idol. Już sobie sprawdzę. Oj, nie ma nic na temat Fish Idola tutaj. Zaryzykuję więc, po prostu to używając. Mamy debuffa, minus 12 dodge'a, aż do kampu. Mamy hunger. Kurde, zostaje mi 8 fooda. No, to niezbyt fajnie pod względem obozu. Ale dobra, na razie sobie idziemy tak, zaliczyliśmy pokoje. I teraz trzeba się wrócić calutką drogę. Chwileczkę nam to zajmie. Przy okazji odwiedzimy sekretne pomieszczenie. W zasadzie w sekretnym pomieszczeniu mogą czekać takie rzeczy, że nie wiem, czy nie będzie nam się opłacało zwinąć już z tego dungeonu. Tak czy siak powinniśmy wyjść na plus. Wybraliśmy się do niego, jest to medium. Więc wydaliśmy jak zwykle około 4000. No w tej chwili nie mamy przy sobie 4000 jeszcze, niewątpliwie. Co jakieś 550, tu jest 500, to jest koło 1000, no to dużo tego nie mamy na razie. Ale tu mogą być naprawdę dużo warte skarby i mamy kolejny hangar. Więc w tej chwili będziemy uciekać, myślę, już bez względu na koszta, tylko wejdziemy sobie do sekretnego pomieszczenia. Mamy 5000 i bardzo rzadki przedmiot. Heal skills, stress damage. Dobra, nawet nie mogę zrobić obozowiska, bo mnie hunger zabije. Więc uciekamy. You cannot learn a thing you think you know. No jesteśmy 6000. No jesteśmy do przodu. Wolałem uciec, bo wiedziałem, że ze względu na to, że nie mamy już jedzenia przy sobie, ta wyprawa naprawdę źle mogłaby się skończyć. Dużo levela nie dostali. Nie szkodzi. Kiedyś się postresował, jeszcze masz minus 10%. Black plan. No dobra, czyli już widzę, że trzeba się będzie wami solidnie zająć tutaj. Curiosity, interest and obsession. Mile markers on my road to damnation. Dobra, tak. Teraz sobie was obejrzę. Przede wszystkim ty tu masz jakąś straszną chorobę. Tak, pozbędziemy się tego. Co ty masz za choroby? To nie jest jakieś straszne. Też da się z tym żyć. Też, kurde, jakoś nawet da się z tym żyć. Też da się z tym żyć. No nikt z was nie ma jakichś strasznych tych chorób. Dobra, myślę, że trzeba będzie się wybrać teraz po jakieś portrety obowiązkowo. Oj, chyba nie tak obowiązkowo, jeśli mamy tu tylko longa. Nie czuję się tymi teamami jeszcze, no chociaż może jakbym fajny team dobrał, to może i nawet by dali radę longa. Na pewno Beringer musiałaby być w tym teamie. Nam tutaj bardzo dużo daje.
Wiecie co, może nawet to zrobię w ten sposób, że zacznę tego longa już w tym odcinku. Przejdę sobie część, tak około 30 minuty skończymy i dokończę go w kolejnym odcinku. Bo i tak long może potrwać bardzo długo i nie chciałbym za bardzo przeciągać odcinka. Tak, Reynolds czy Clinchamps? Clinchamps ma swoje leczenie, to też jest bardzo dużo. Dismas, no ty Dismas też w sumie dość kroisz. I kogoś na czwarte miejsce. Turnaj? Może Turnaj by się nadawał. Turnaj, Cardas. Najfajniej to by było wziąć jakieś okultysta, ale obaj w tej chwili są niedysponowani. Możemy też wziąć drugą healerkę, ale myślę, że to nam za bardzo obniży damage'a. Dobra. Long. Sobie posprzedaję jakieś trinkety, bo mamy naprawdę mało hajsu. Przy okazji, ty masz 30% leczenia. Ty jesteś naszym jedynym healerem, więc dostaniesz ten przedmiot. I jeszcze, co ty masz? Tu masz bardzo fajne itemy. Tu w zasadzie nie wiem, czy nie zrobić ci czegoś takiego, żebyś się trochę mocniej leczył. Poza tym na devzdorze będziesz raczej wymiatał. Dobra, spróbujemy pójść takim teamem. Jeszcze się tylko upewnię szybciutko, że każdy z nich jest uzbrojony jak trzeba. Oj, ty, tak jest. I zapewne tutaj nie są dozbrojeni, tak jest. O właśnie, ulepszamy im skille. Jak widzicie, to jest naprawdę droga zabawa. I posprzedaję sobie jakieś z tych najtańszych trinketów. Always. Jak już coś sprzedaję, to sprzedaję. Żeby wybrać się na longa, będziemy potrzebowali, zakładam, około 8000. Dobra, myślę, że nam tyle starczy. Trzeba będzie sporo wszystkiego wziąć. Tak, na pewno co najmniej dwa staki fooda. Mniej nie. Cztery łopaty, myślę, że wystarczą. Tego też po cztery. Tego po 3 może. I tak pewnie będziemy się szybko pozbywać tych itemów. No i 3 staki pochodni. No tak jak myślałem, około 8000 nam pochłonęło to. No i dobra, lecimy. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, co nam się uda tutaj naskrobać. Swine are resistant to disease thanks to their unclean living. Widzicie, nawet życie w brudzie może mieć swoje korzyści. Na przykład odporność na choroby. O, i ponownie skraszowała mi się gra, więc myślę, że jednak skończymy sobie na tym. Chociaż może uda mi się uruchomić. Byłbym chętny na to, żeby jeszcze nie kończyć odcinka i przynajmniej część tego dungeona zrobić. A chciałbym uniknąć też montażu. Darkest Dungeon jest akurat grą, która pozwala mi raczej bez montażu wszystko robić. Jest to dla mnie ogromna korzyść. Ale widzę, że zanim się gra uruchomi, to trochę potrwa. Zauważyłem, że w momencie, kiedy zatrzymuję nagrywanie, gra momentalnie... O, chwila. Gra się jednak uruchamia. To może był zwykły zbieg okoliczności, że jak włączyłem ostatnio nagrywanie, to momentalnie wróciła do działania. Tak, pojawiła się już myszka i pojawia się powoli gra. Tak, niestety tego na początku za bardzo nie przyspieszymy. The door to hell awaits, you have only but to take it. Tak
Nigdy nie uruchamiam gry z tego panelu, głównie dlatego, że po prostu czasy ładowania, tak, nie chcę, żebyście czekali na to, aż gra się odpali. Ona owszem nie ładuje się długo, to będzie koło, nie wiem, 10-15 sekund pewnie. A teraz przynajmniej już od razu ładujemy się do Warrensów, do których weszliśmy. W momencie, gdy gra się skraszowała. Ja sobie jak zwykle zapalę. Pomaga mi to myśleć przy tej grze, a myśleć przy tej grze trzeba naprawdę dużo. Dobra, mamy bardzo ciekawy dungeon. Zobaczymy, co uda nam się tutaj uskubać. Na pewno będę starał się omijać najwięcej walk, jak tylko mogę. No i właśnie. 90% pokoi. Postaramy się ominąć wszystkie walki w korytarzach, które możemy. Tak, myślę, że to będzie najlepsze wyjście. Jeśli trafi nam się trochę scoutingu, to też będzie bardzo, bardzo fajnie. Pójdziemy sobie najpierw w tę stronę. Ile wy macie? 90, 80, 120 i 90. Dobra, wy się odstresowujcie tymi pułapkami. No, ty się zestresował. Aha, dobra, bo tu nic nie mamy. Ale na to scouting czerwenie. A na scoutingu mi zależy. No nie udało się. Nie mamy scoutingu żadnego. Więc może zaryzykujemy pójście w tę stronę. Tak zależy mi, żeby... O nie, jeszcze ten najgorszy przeciwnik jaki jest. Nienawidzę kolektora, naprawdę. Ten przeciwnik mnie zawsze doprowadza do białej gorączki. Kolektor, dokładnie. I on sobie tu przywoła Man at Arms Vestal Highwayman. Świetnie, super, po prostu. Dobra, Man at Armsa spróbujemy się pozbyć jak najszybciej już. On kogoś zasłoni jak zwykle. Masz 8 HP. Dobra, jest szansa nawet. Świetnie. Tak, dowalimy ci więcej Poisona. Zdychaj tam. Show Collection. Dobra, to ich trochę postresowało. To nie jest jeszcze jakaś tragedia. Pozbywamy się tych hopków. No i nie pozbywamy się tych hopków. Hedek. Dobra, ona go zbufowała. A ona ją zabije. No i proszę, Vestalkę ubiła. Mam nadzieję, że on nie będzie ponownie przywoływał przeciwników, kiedy się już ich pozbędziemy. To jest Highwayman. Dobra, myślę, że bardziej nam zagraża tutaj kolektor. 8. No, trochę przyłożył, trochę przyłożył. Longa na poziomie weterana, więc no na pewno łatwo nie będzie. Temu stakujemy cały czas Poisony. Wkładamy więcej damage'a. Kolejny headhunt. Na niego może. Kryt 18. No ten kryt był nieprzyjemny. Ale Highwaymana się zaraz pozbędziemy. W zasadzie możesz go chyba wykończyć już. Świetnie. Mam nadzieję, że on nie robi kolejnego kola w tym momencie, jeśli już nie ma przeciwników. Jeśli tak, to możemy być trochę w dupie. I co robisz? Collect call. Znowu to robi. Aj, czyli jednak źle to zrobiłem, nie pozbywając się go od razu. Dobra, on już ginie od Poisona, tak? Nie, nie ginie jeszcze od Poisona. No i jak widzicie, jedna walka potrafi nam niesamowicie dać w kość. Dobra, i on już zginie od tego Poisona. On też jest zatruty, bardzo fajnie. Head Games.
osłonił go, który już i tak ginie. Czyli zmarnował skilla, bardzo, bardzo fajnie. Headstrong, kolejne zmarnowanie skilla. To teraz mnie zaskoczyłaś. Myślałem, że to był ten buff. A to było właśnie Headgames, a nie Headstrong. Dobra, może podlecz wszystkich. Bardzo mocne leczenie. Jest. Spróbuj się już podleczyć. Aha, no tak, bo on go shieldował. Nie pomyślałem nawet o tym. Taka początkowa walka w dungeonie nas wykańcza po prostu, nie? Dobra, ile on ma tego Poisona? 10. No i zaś nie pomyślałem o tym, o czym powinienem był pomyśleć. Leczenie weszło mocno. Bardzo fajnie. Znowu go osłaniasz, ale ty już zginiesz sobie w następnej rundzie. Tylko że coś czuję, że on przez to będzie mógł zrobić kolejne przywołanie. Obawiam się tego bardzo, bardzo mocno. Chcę, żeby on już zginął od Poisona. Aha, dobra, tak to zrobiłeś. Dobra, więc spróbujemy się tego Highwaymana tutaj trochę podgryźć. Jest, tak. I teraz możemy Headek znowu. Tym razem go zbufowała. Super. Więc możemy się w niego wcisnąć tutaj jak najszybciej, żeby się go teraz jak najszybciej pozbyć. Mamy ile? 10 damage'a, on ma 15 HP. No nie urządza nas to tak, jakbym chciał. Jeszcze może zdążyć zrobić collect cola. Zrobisz to? Nie, show collection. Super. Ojej, zestresowałeś nas, ale już jesteś martwy, więc ja się podleczę znowu. Stalka naprawdę nam daje w cholerę swoim leczeniem. Nie uda nam się już raczej dojść do kolejnego leczenia. No tak, tym bardziej, że nie mam za bardzo wyboru. Tak, zarobiliśmy mocno. O, 2 damage na rundę przez 5 rund. Owszem, wykorzystam sobie bandaż tutaj. I przydałyby się jakieś scoutingi, jeśli mamy to przetrwać. Tak, tu też użyjemy sobie bandaża. Jest jedzenie. Nie mamy miejsca na jedzenie. To jest kiepska sprawa zawsze. Ty też sobie zjedz trochę. Dobra, te 100 golda na razie olejemy. To jeszcze nie jest duża strata. I 2 portrety jakieś. Nie możemy więcej brać? Dobra. Zrezygnuję z tego jednego portretu. Myślę, że pokusimy się już może nawet... Kurde, mamy 90% pokoi tutaj zwiedzić. Nie wiem, czy uda nam się dotrwać do końca tej wyprawy. Oj, szkoda. Chciałem użyć tej pochodni, nie zdążyłem. Stresują mi chłopaka. Tak, myślę, że zrobimy obóz po tej walce. Obóz będzie nam potrzebny, żeby się odstresować przede wszystkim. Trochę też podleczyć. Mam duże zapasy jedzenia. To jest ważne. Black Grenade czy Blinding Gas. Dobra, najpierw ich zestunujemy. Ty w zasadzie możesz jeszcze im przyłożyć. Później będziemy się leczyć. Zrobimy coś takiego. Golem Chain zdodżował, świetnie. To jest bardzo niebezpieczny skill. Super, pozbyliśmy się jednego przeciwnika już. Ale trochę stresu nam zeszło. Plug Grenade wsadzimy.
ten zrezistował, on ma dość duży rezist na Blighta. Dobra, walimy tak, żeby pozbyć się ciała też. I w zasadzie mogłabyś teraz podleczyć. Tego kurde nikt nie atakuje, a on ma zwiększone heale. Okej, okay, mamy ciało, przybliżyliśmy sobie ich trochę. Czy mamy ciało, pozbyliśmy się ciała. Mocny bleed. I mamy żyganie. Dobra, na niego możesz sobie womitować. Dużo stresu nabijasz, ale on ze stresem stoi całkiem nieźle. Bolesny kryt. Ewidentnie będzie nam potrzebny obóz. Masz ile? 5 HP i 5 damage'a dostajesz. Dobra, czyli ty już jesteś dla nas nieszkodliwy. Jak dostaniesz za jeden i wejdzie Blight, świetnie. Ty też już jesteś dla nas nieszkodliwy. Więc został nam już tylko świniak. Butcher's Cut, świetnie. Isma zdodżował. Ty się może trochę wylecz. Warto trochę pomóc obozowi, który nas czeka. Mu zniknęła resztka stresu, którą miał. No i dwóch naszych przeciwników ginie w swoich turach od razu. Jasne, możemy mu trochę dołożyć. Może go nie zabije? O, udało się go nie zabić nawet. No i nie doszło do leczenia. Dobra. Oj, mamy kupę luta, z którym nie mamy co zrobić. Myślę, że jednak portrety będą dla mnie więcej warte od tego. I zrobimy sobie obozowisko. Zjemy jak najwięcej jedzenia. A to jest self only. No nie fajnie. Ty możesz obniżać stres. Obniż sobie też. Coś takiego możemy zrobić. Mamy już zbytnio jak wyleczyć jej ze stresu. Myślę teraz, jak to najlepiej rozwiązać. Moglibyśmy sobie coś takiego na 4 kombaty zrobić. I chyba to zrobię. Nie wyszliśmy jakoś super z tego, mogło być lepiej. Nie mamy zasadzki przynajmniej, to już jest bardzo fajnie. I mamy jakiś scouting, dobra. Wiemy, że tu jest pokój sekretny po drodze, który mógłby nam uratować sprawę w razie czego. Ile ty masz 80% na disarmie? To chcemy cię trochę odstresować. Ojej, naprawdę ciężko, ciężkie decyzje tu podejmuję. W sumie mamy już 38 minut, także... W zasadzie się z wami już pożegnam w tym odcinku. I jeśli ciekawi was, jak skończy się ta wyprawa, to zapraszam do zobaczenia jutro o 16:00. Dzięki, cześć.